Siemeczko, jestem Perpetuum Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj widzicie, już kosimy zboże, pniemy żyto. Powiem? No się widzicie, sypie. Kosimy 2800 litrów, 2800, 2800 ton, 2800. I przejechałem tylko w jedną i w drugą stronę, nawet nie naokoło. Więc powiem szczerze, dość dobrze sypie. Ale jest nowy nabytek na moim gospodarstwie. Jak się przyjął, można powiedzieć, praktycznie teraz co chwilę, jak obiecałem, jeden nowy nabytek trafi na gospodarstwo. Ale zobaczycie, jak sobie zwrócimy. Chociaż w sumie taka nie na drodze będzie. Ja kupiłem szczepę do zboża, wyłoteczkę. 47 leży 55. O właśnie, zależało mi na wywodce, więc znalazłem bardzo, bardzo dobrym stanie wywodkę, ale co się wiązało z tym, wiązało się to też z dość dużym wydatkiem na tą wspomnianą szczepę, ale to za chwilę zobaczycie. Szczepa ogólnie kosztowała mnie 15 tysięcy, co moim zdaniem nie jest mało, dlatego taki pieniądz, ani inny na koncie, jak widzicie. Aby 300 zł na koncie, no jest, no nieciekawie, co wiadomo, w tym momencie będę zmuszony do, no tak powiem, do całkowitego sprzedaży zboża, czyli żyta i przężyta, od razu na skup, żeby po prostu zrobić na jakieś paliwo, zrobić na nawozy, na wszystko co dane, żeby to ogarnąć teraz wszystko w polach. Więc no, będzie dość ciekawie. Na razie bizonek na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, jak to się nie sprawdzało. Na razie nie katuję go, 8-5 na godzinę sobie jadę i tak mi się zdaje, że tego wstęgu jest te zboże, no ale jednak ten, tak powiem, progres chciałem zrobić, bo fa robił 4 na godzinę, bizon 5 pojawia do 6 tnę tym bizonem, ale tym życiem, no powiem szczerze, no jest, no jest, że to tak kuźwa głupie, jak sypie, jak głupie. Jak widzicie, że powiem, zobaczmy, w lewym rogu już przyczepa stoi. Spięto oczywiście z case'em i z naszą sztywną tą, sztywną wrotką, jeszcze sztywną, żeby po prostu jak najszybciej to zawozić na skup. Nie wiem ogólnie, czy uda mi się to zrobić na odcinku, wywieźć te zboże. A zobaczymy, będę się starał tak zrobić, żeby po prostu jak najlepiej wyjść z tym wszystkim. Właśnie, żeby Wam pokazać, ile mogłbym zarobić właśnie na życie. 490 zł to nie jest jakiś burkuje, jaki duży pieniądz. Właśnie, no jedyny właśnie minus tego, że te żyto nie jest wybitnie drogie. No miało być to zostawiane na późniejszy wywóz, wiadomo. No niestety, że brak pieniędzy. Jestem zmuszony ogarnąć to w tym momencie na szybko i to nic po prostu z tym nie zrobię. Nawet będzie pokazywać, ja pokazywałem przyczepę, tylko sobie tutaj cofnę elegancko. Ten pewien czas nie strzelił. Case, a co troszeczkę mnie boli, bo troszeczkę case jest trochę pod kątem. Przyczepa się trochę przestawiła. No ale tak celowo ustawiłem tą szczepę. No i tak, jak widzicie, przyczepa D55 z nastawkami, tym wszystkim już pięknym stanie, światełka poprowadzone, jest wszystko wyprowadzone, wyjście hydrauliczne, chociaż mimo tego, że to przyprowadzone nie ma.
Ale wszystko jest. Tutaj przygotowane, pneumatyka, światła i no wszystko jest porobione, tak? Chcę móc trzeba się kupić taką samą, czy powiem, że mogę ewentualnie większą, mniejszą, zobaczymy jak to idzie finalnie. No ale patrząc na bardzo fajna przyczepka, no mówię, dość kosztowna. Po 15, no i na 15 tysięcy to nie jest w tym momencie mało za taką przyczepę zwykłą, mogę powiedzieć w tym momencie, bo w dobrych pieniądzach byśmy mogli znaleźć jakąś ósemkę na pewno przyczepę. No ta ma akurat, no nie powiem źle, ona też blisko 8 chyba tysięcy, 8 ton chyba w bodajże mieści. To też cena była atrakcyjna w dobrym stanie. Patrzyłem za różnymi wypadkami, szukałem, patrzyłem na Eliksie. No i tak jeszcze naprawdę chodzą pod między 12, 17, 20 tysięcy. No mi się opadało chyba za 15 w tym stanie przyczepę. I to fajnie wyszło to, że gościu mi jeszcze przywiózł ją. Znaczy w zasadzie przeprowadził na około 40 km. Tą przyczepę, to ktoś jak bardzo widzieliśmy w tej zasadzie, że kupiłem po prostu paliwo, za to paliwo jemu wlałem, on po prostu nie jeździł 20 razy. No i przyczepa stoi na placu. To będzie dla mnie bardzo dobrym teraz wyznacznikiem, bo będę w końcu obornik na pola wywozić, po prostu na tej pryzmie też tego obornika dużo nie było. No i będę po prostu lepiej to kalkulować, tak? Tak jak widzicie, też padłem w wodnym rogu. Mierza się deszcz. No ja też troszeczkę ryzykowne w tym momencie teraz wjechałem z tym koszeniem. Ale muszę sprawdzić tego bizona, zobaczyć jak on w ogóle będzie chodził. Mógł nie pewnie tylko żyto mi się pewnie uda. Przecież to nie wiem, zobaczymy czy się uda w ogóle jeszcze skosić. Dzisiaj no jest troszeczkę tych hektarów do korzenia, mam nadzieję, że nie stanie bizonowi. No i powoli może będziemy go sprawdzać tak, no w miarę rozsądnych materiałów, tak? Czyli właśnie tak zboża. Może to nie jest tutaj jest coś wymagające moim zdaniem zbożem, bo naprawdę go sypie dużo więcej, no ale wiadomo. Cena też swoje w tym momencie robi, tak? Że ta cena, no 400 tysięcy złotych za kapony, to jest tragedia, można powiedzieć, w tym momencie. Ale mówię, z braku Polaków, no trzeba, ten owiec jeszcze mi nie dojrzał. A my tylko tak, w zasadzie, żyto, przeżyto i owiec. Nic więcej nie mamy. Miał być plan zestawienia tego zboża przy zimą na sprzedaż późniejszą. No ale mówię, trzeba sprzedać, bo mam zaklepaną jedną maszynę znowu. No dziwo, to będą być trochę abstrakcyjne mimo moich kosztów i kredytów, które posiadam, ale na szczęście jakoś tak się dobrze wyplątowuję z tego kredytu, że daję sobie radę z tym wszystkim. No nie jestem na minusie, wiadomo, ale po zakupie przyczepy, bo było 10 tysięcy za mleko bodajże, 11,5 czy takiego. Musiałem zobaczyć na wiecie na fakturze, no chyba 10,5 między 10 a 11 tysięcy coś takiego miałem za mleko. Wiadomo, piątka od szefa, wiadomo, kredyty, nie kredyty, jest tylko poszło, no, ale miałem jeszcze wiadomo 8 tysięcy swoich pieniędzy, tak, tego tak tu poszło, tam poszło, opłacenie kredytów, kupienie paliwa, kupienie ewentualnych, wiadomo, nie, kupienie jedzenia do domu i kupienie jakichś tam ewentualnych mankamentów, które mógłby wyjść, na przykład jakiś pasyk tutaj strzelić na przychłonnicy, nie wiem, kiedy tam się, nie wiem, co się nadrywać dokładnie, no kupiłem parę części tego bizona ogólnie, już się na razie czego nie ma, tylko posiadał i robił. I no, pieniążki poszły tym mile, no ale na szczęście przyczepa jest teraz w tym momencie na gospodarstwie i mam nadzieję, że zostanie ze mną na długi czas. No po prostu fajne jest, troszeczkę jedyny minus, że ona się drastycznie przesuwa panu w lewą stronę, tylko ten minus,
Ale no, to nie jest przez G, tylko... Znaczy, to jest przez G, Tomku. Nie przez M, tylko przez G. No to już tego nie przeskoczymy. Powiem tak, Bizon, naprawdę fajnie, mimo jeden kilometr więcej, mimo wszystko, a naprawdę robi to, powiedzieć, drastyczną różnicę w prędkości roboczej, tak, i ogólnie tej roboty. I tak, przynajmniej wszystko widać, no Bizon troszeczkę lepiej sobie daje radę w zbożu niż Farm, dlatego też ciekawy Farm sobie dawał radę z tym życiem, no ale raczej już tego nie sprawdziły, bo Farm, bo nie mamy na gospodarstwie, co mankamenty to są hamulce w tym Bizonie, no ale na szczęście tutaj jakby na razie nie myślę o jakichś dalszych wyprawach tym kombajnem i no raczej nie będę tutaj cudował, żebym jeździł na zrobki aż tak ewentualnie na taką tacę. Ja się w ogóle gdzieś jeździł na zrobki, bo jednak chciałbym też nie raczej w spokoju przejść mierzem te problemów. Ogólnie też mam mały problem z moją kostką właśnie. No dalej powiedziałem jeszcze. Zwalniła mi się kostka. Może nie aż tak w dosłownym znaczeniu, że się o zwalnianie chodzi, ale coś puka. Chodzi mi bardziej o to, chodzi mi, że te naganiacze od słomy, które podają do komory, która na ciebie wbija. Dobrze to mówię? No te górne łapy. Są dwa. Bo tam coś poszło nie tak. Odszczypało mi się ten naganiacz jednak. Odszczypała się jedna właśnie ta łapka. No i tego powiem szczerze, teraz trudno dostać. Niby węgierka, niby nie jest to wcale stara prasa, bo to jest 2007 bądź 2008 rok produkcji. Tej prasy, ale powiem szczerze, że to jest taka liczbowa praca w Polsce, że ją ciężko dostać najczęściej. No i dopiero Majster, sklepowy, który szukam części teraz, ma ogólnie problem ze znalezieniem do tej prasy tego i wspomnianego naganiacza, tak będę zrobił. Powiedział, że raczej w tym sezonie no słomy w sobie w kłastki mi nie popasuje, bo nie zdążysz. Znaczy tego nie ściągnę. I na mnie w tym momencie na pewno nie. Jesteś kurwa teraz, no tak po prostu taka konkretna, co ja mam w tym momencie zwędzić. Szczerze, jedyna opcja, co przychodzi mi na myśl, taka abstrahując nawet od tego swojego, no chyba będę musiał na Cito kurwa szukać pasy. No jest ta pasa za jedna zaklepana. I to nie jest tam koszt też jakiś wybitny, no ale też nie jest to prasa nówka i Bóg wie co, jest to prasa 2001 chyba bodajże roku, od 90 albo 99 właśnie w stylu, pamiętam jak tam był napisane na liście, ale no prasa będzie musiała być na Cito kupywana, właśnie rolująca, co mnie trochę smuci, no chciał troszeczkę człowiek mieć wygody pod tym względem, to pasek kupywał kostkę. Zobaczyć, że miał problemy z wiadomo, sprawa sądowa była i tak dalej. Ta część tutaj nie dostać, no to jest ta genia. Ale nim to zrobić, no trzeba mi coś będzie pomyśleć. Pod tym względem i ogarnąć sobie inną pasę. Ewentualnie nająć kogoś i spasować. No, to też będzie mi się wiązało ze co boli mnie najbardziej z bajem kredytu znowu. Wiadomo, powiedzcie, kurwa, to masz pasę rozwaloną i kupiłeś ta szczepę. Szczepę kupiłem po to wszystko, żebym szybciej to podwoził, bo wiem, że być może w delikatnym stopniu będę miał może gotówki, może nie wiadomo ile dużo, jak dużo tej gotówki. Ale mam nadzieję, że częściowo będę miał na tą pasę swoją, może tam 10 tysięcy czy 5 tysięcy będę miał
jeszcze bardziej 5 tysięcy będę musiał odkładać kredytu ewentualnego na zakup tej prasy, bo co zrobić? No to człowiek nie poradzi, musi się podatować tym wszystkim, no. Czemu mówi, żebym wziął do niego prasę, no ale on ma taką prasę, że kurwa ten kres to spuch, a ciągnika raczej teraz mi nie da, ponieważ wiadomo, jest sezon, on i tak za mnie teraz sobie wziął kogoś innego tam do dużo obrządków, bynajmniej tych dwie popołudniowych, bo dokładnie oczywiście robię. A tylko sobie lecę, ja się tego bardzo proszę, bo ja tam lecę i oganiam. Ale jak teraz, no to powiedziałem, że te dwa tygodnie, bo się dwa tygodnie porobię wszystko, bo dla mnie można dwa tygodnie w tydzień. Myślę, że będę chciał to pooganiać. To jest też problem, tak? Jeśli wszystko będzie dobrze, no to w tydzień czasu się zamknę. Jeśli więcej się nie stanie, jeśli coś się stanie, no to będzie tragedia. Ale to tam nie ma co się na razie jakoś spinać, na razie bizonek brzydko obkasza, powiem szczerze, naprawdę fajnie to ogarnia to wszystko ten bizonek, ale jak to wyjdzie finalnie z tym bizonem teraz, to trzeba naprawdę cały sezon przejść i to wszystko, żeby sprawdzić naprawdę typowo, czy on jest w danym stanie. No bo co, robiło ostatnio parę przejazdów i już mamy decydować, że o, ten kombajn jest zajebisty, nie. Tak to odbytnio nie działa. Czy to mi się zapaliło zajebiście. I patrząc racjonalnie, pewnie cały sezon musi przejść bizon, żeby po prostu palić się naprawdę wad z tych 45,5 tysiąca, 45 powiedzmy już, 45 tysięcy, czym był w ogóle VAT, bo to mówię, nie był taki prób. Patrząc, zapalałem wziąłem 12 bodajże, zdążyłem 33 tysiące do bizona. A patrząc statycznie, no tak, header większy. To jest jedno. Header większy, kabina, może tam miała jakaś tam prowizorka, nie wiem, tak to w ogóle wychodziły, no ale jest taka tam kabina. Jedyne co bym chciał dołożyć, to może was troszeczkę nakierować na jeszcze akcję jedną, która to będzie, tym bizonem. Będę chciał chyba na grzywnicę założyć tego bizona. Więc już możecie sobie myśleć, co będzie właśnie jeszcze akcja jesienna, późno jesienna, czyli będzie kupować zamazianą tymi bizonami święta, jeśli jeszcze gdzieś to we przystawkę, więc sezon typowo teraz tu jest mocno wydatkowy pod względem maszyn. Wiadomo, jeszcze będzie kupić dzierżawę, 70 tysięcy dzierżawa, więc tutaj naprawdę będę graniczył z tym, powiedzmy, minusem, pod kreską będę, prawie że, no bo tych pól też jest, nie ma aż tak dużo, tak, mam pojedzę zasianą część na kieszonkę, po drugie, co tych zbóż też dużo nie mam, no dobra, przydałoby się jakaś tutaj akcja związana z czy teraz tak kurde mówiąc z jakimiś dzierżawami, tak, tylko że ten gościu właśnie jak chciałem ten dzierżaw wziąć teraz na CITO wykupić, no to już on też ciśnie, żebym teraz to wykupił. Powiem szczerze, wpakowałem się w niemałe bagno tym wszystkim i czas będzie pomyśleć, szczerze, będzie trzeba ktoś to teraz poprzemyśleć, jak to ogarnąć. I kombinować teraz z tym wszystkim. Więc to ładnie jedziemy. Jak gospodarstwo likwidacji, tam istnieje licytacji. Okupywane lądowanie mogą być później do stanowca. Oni to nie. Co mnie na bola uniknąć tego wszystkiego. Więc wiecie, bo
ktoś mówi, lecimy po takim już prawie, że mieliźnie, mogę powiedzieć, finansowej tutaj, ale wiecie, no zainwestowałem w maszyny, zainwestuję się te pole i kobietanki w pobycie, no to też będę starał się to jakoś później odnaleźć, tak? To co ja powiem, powinno się nazywać bardziej co wyrzucić na kredycie, coś tam w stylu, a nie gospodarstwo rejestracji, ale tak abstrahując, no 60 tysięcy kredytów wybrał, to jeszcze jestem w stanie jakoś tam wykombinować tą spłatę za wszystko. Może później będzie inwestycji, ale będzie na pewno spokój, będę musiał płacić dzierżawy, to wiadomo. Tylko gdybyś miał swoje, to parę gorszy będzie zawsze inwestowało. Mimo wszystko. Ale tak, jeszcze mamy swoje. Będziemy mieli łaczek ubin. Do zamienicia będziemy mieli. I ten. Teraz mam czerwkę weszli. No i tak, patrząc, no troszeczkę jest tutaj będzie ciężka, bo z tym wszystkim. Jeszcze mówię, kupię tę dzierżawę jedną, 80 tysięcy, to jest troszeczkę sporo, no ale połę wykupić, bo łąka, która tam jest aktualnie na tej dzierżawie, już nie jest wydajna, więc muszę to też panu przysiać, bo po prostu zrobić z tego pole uprawne i kombinować z tamtym właścicielem obok, to mam też też dzierżawę wziąć i żeby to zrobić jako jedno pole, no ale będę się kupić też, żeby no mógł to kombinować z tym wszystkim. Kurwa, co się z tym szczepem postawało, ja nie wiem teraz. O 7, w sumie to wiem, czy to będzie teraz pełny zestaw. Nie, bo 5K tam chodzi. Tam będzie ciekawski niepozbierany jeszcze ten czarny i tu w tym momencie, ale tu się nie przejmuję, spadki będą pozbierane później po żniwach. Ale jeśli też patrząc racjonalnie, jeśli nie uda mi się naprawić tej kostki, to też będę musiał się jej wyzbyć troszeczkę mi matki, bo na pewno wiadomo, że nie dostałem takich pieniędzy takich jak ja właśnie za nią dałem. Też na połowy tego nie dostanę. No życie. Jak to się mówi. Ale może pojedziemy sobie tak cyk. Rzucimy sobie dwójkę. Bizonce. Bizonku. I pojedziemy może teraz. Tak. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tyk. O. Teraz będziemy musieli trochę obkaszać. Będzie najlepiej. Znaczy chcę też zasypać tu pełna tą przyczepę drugą, no i jechać do chłopowa, mi się znacznie pali. Wiecie, muszę troszeczkę tak poznaczyć, bo na tych chłopach jeszcze nie byłem wszystkich. I że wiedzieć. Mówię, wiadomo, wejdziemy do gospodarza. Akurat w tym roku on akurat żyta nie skupuje i przeżyta, więc musiałem poszukać do kogoś innego, to takie powiedzmy materiały skupuje. I znalazłem takiego hodowcę, przerzutowca mam powiedzieć, który po części hoduje sobie świnie, ale po części i nie wiem, czy nie większej części nie handluje właśnie zbożem, dlatego te ceny takie są jakie są. Wiadomo, ściągać kogoś, żeby przyjechał tutaj za parę groszy więcej, nie opłaca mi się, żeby mi to zapłacił, bo będzie też odliczenie za swoich kosztów transportowych i tak dalej. No, 490 szału nie ma przy nakładzie, jakim tutaj poniosłem, to wiadomo, no kosów, trochę kosów nie będzie, tak? Można powiedzieć, że się wyrówna to na zero, bądź może nawet plus, ale raczej tak bym powiedział, że będzie chyba tego zera niż ten plus, ale żyjcie. Tak mówię, no ten etap się na razie trzymał, można powiedzieć, tego gospodarza. To tak to byśmy teraz byli w czarnej dupie, jeszcze kontynuując i byśmy jeszcze stali na poziomie, nie wiem. Może dopiero byśmy już 60 kupowali. A tak to jednak troszeczkę ta łata, można powiedzieć, która przychodzi, tak? Właśnie zadowolenie teraz aktualnych wiktorów. No to jest 7 tysięcy na czysto. Wiadomo, on sobie tam wrzuci, nie, stąd parę go się dorzuci.
wiesz, w tym momencie już oddałem mu te 2000, które było, znaczy, bo odliczył mi z wypłaty te 2000, które pożyczyłem na zakup właśnie tej przytrząsarki, no właśnie tego bizona. Dobra, powiedziałem, no i zakupy były, tak? Tak liczę, jak liczę. Pływa. Jeszcze trzeba, to raz wyniki trzeba zapłacić. A dobra, nie będziemy tak tego przedłużać. Dobra, zgasimy. No i co, pojedziemy chyba, zlepiej nas wjedziemy, bo 12300. Się trochę boję, czy w ogóle wyjdzie tutaj. Właśnie to wyjdzie, choć ja się tu chyba teraz mieszczę. Kurwa, jest tak ciasno. Ale jakoś trzeba powoli sobie jakoś to radzi. A czym jest po dole? W naszej gospodarce. No tak Gedi nie ma. Jeszcze bym ten case będzie radził. Ale mnie czuję. Czuję tą szczepę. W sumie to nie jest taki mały tonaż teraz, tak? Nawet na case odbyliśmy dokładnie 13, 12 ton. Tam 13 coś pewnie będzie z całego wchodziło, więc mogłem jeszcze rozsypać, wiadomo. Ale już, żeby też nie było, że nie widzicie, ile mogę zrobić za tą szczepę. To jest jeden zestaw. Tam tylko tego zostało jeszcze. No przecież to będzie dużo, nie? Chyba macie przecież to powinno dużeczkę odratować. No patrzcie, po 500 zł. Mam już 6 tysięcy, to powiem szczerze, że to jest chyba tragedia. Cenowo, patrząc na wkład taki to był poświęcony na obozy europejskie i tak dalej, no to jest troszeczkę tragedia, no ale co zrobić, no ja jednak jestem, mam powiedzieć ten plus, mam to hodowlę, ta hodowla mi w większości daje biznes, nie właśnie wspomniane zboże, bośmy samego zboża żyli, to byśmy dawno i jeszcze byśmy siedzieli w 30 tej czerwonej tej pory. Czekajcie, teraz tu jest gdzieś tu, ale kurwa, z której to się strony zajeżdża i gdzie się zajeżdża? Tutaj? Dobrze jak mnie? Chyba dobrze. Dobra. Teraz tylko się dobrze tutaj ustawić. I teraz tak, pierwsze co muszę zobaczyć. Dobra, nogu tutaj nie chciałem. Nie chcę tyłu. Chcę ustawić obydwa szczepy na prawą stronę. To mu tak. Tył. I na momento. Lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. Dobra, zobaczymy teraz, nie będziemy te pieniądze mieli z tego. Chciałem się uda załapać dwa przyczepy na raz. Dobra, trochę nierealnie, ale zobaczymy. Jak to wszystko wyjdzie, no. Wszystko będzie. 6000, prawie 300, 6000, prawie 300 mamy na koncie. Jest tak jedyny, no nie ma się taki, no problem, takiego zestawu, ale myślę, że z przeżytem 4 zestawy takie były, no było nie tak źle. Dobra. Nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli tak się odcinek będzie spodobał, to jest szybkie, w ogóle komentarz, linki, oglądanie, ciąg się do następnego odcinka. Na razie, cześć.